Cześć! To już jutro, prapremiera nowej części Gwiezdnych Wojen. Nie mogę się doczekać seansu i tuż przed nim chcę skupić się jeszcze raz na tematyce LEGO Star Wars. Na dzisiejszy wieczór prezentacja zestawu numer 75120 K2SO z linii Star Wars Buildable Figures. Mój prezent bożonarodzeniowy sprzed roku. Tak, niektóre rzeczy czekają u mnie naprawdę długo na swoje 5 minut. K2SO został wydany rok temu. Składa się ze 169 części. Był chyba największym modelem z serii figurek na bazie filmu Star Wars WOTR 1. Postać sarkastycznego droida bardzo zapadła mi w pamięć, to też koniecznie chciałem mieć jakąś jego plastikową reprezentację. Trzeba oddać K2SO, że jest jednym z najbardziej wiernych oryginałowi modeli z tej serii. Udało się oddać charakterystyczną, zgarbioną sylwetkę tego droida, połączoną z dłuższymi niż u ludzi kończynami, co w połączeniu z czarnym pancerzem nadaje mu wygląd takiego jakby Slendermana, robotycznego Slendermana. Genialną częścią z tego zestawu jest głowa postaci. W tych figurkach, w których nie trzeba oddać ludzkich rysów twarzy, projektanci LEGO naprawdę błyszczą. Ten element aż pstrzy się od pięknie oddanych detali, mechanizmów, pod spodem znajdziemy liczne jakieś tłoczenia, są nawet namalowane rysy i zadrapania. Piękna robota, naprawdę. Oczywiście jest to część bardzo mało uniwersalna, kojarząca się przede wszystkim z tą konkretną postacią, ale wciąż fajnie jest ją posiadać w kolekcji. Z ciekawszych rzeczy znajdziemy tu też nową, w tamtej serii, nakładkę CCBS na uda, dłuższą i lepiej zakrywającą kończyny. Oprócz tego czarne naramienniki znane już z pierwszej fali budowanych figurek Star Wars, tutaj z ekskluzywnym nadrukiem podniszczonego symbolu Imperium oraz element pancerza debiutujący w Bionicle 2015, tutaj ekskluzywnie w kolorze czarnym. Wspomniałem, że bardzo dobrze oddano sylwetkę postaci. Gładkie, technikowe panele na klatce piersiowej bardzo dobrze imitują konstrukcję pamiętaną z filmu. Widać też tutaj jedyne naklejki w zestawie, na szczęście są one malutkie i bezproblemowe w aplikowaniu. Bardzo mi się podoba to, jak ten bioniklowy pancerz ładnie wpasowuje się w ogólną bryłę i świetnie udaje mechanizm na brzuchu. Udało się też oddać charakterystyczne biodra droida, wygięte nieco pod kątem. A na plecach, tutaj przepraszam z góry za prześwietlone zdjęcie, znajdziemy dwie antenki, z których dłuższa to minifigowa szpada, pamiętana z kolekcjonerskich minifigurek z saszetek. Właśnie takie niestandardowe, nieoczywiste wykorzystanie niektórych elementów jest moim ulubionym aspektem LEGO. Łapy i nogi K2SO są odpowiednio długie, patykowate ręce powstały z połączenia rękojeści mieczy świetlnych z tej serii, tutaj również ekskluzywnie przemalowanych na czarno. Z nogami mam pewien problem. Kończyny CCBS, z których zrobiono uda, zdecydowanie powinny być czarne, a nie szare. Ponadto te pazurowate części na łydkach zamontowane są tak, że o ile od przodu wygląda to nieźle, o tyle patrząc się już z boku, kłują w oczy wielkie prześwity. Co ciekawe, części te da się spokojnie zamontować bez tych małych lift armów, na których są osadzone według instrukcji, także no, jest to trochę dla mnie dziwne. Figurka nie obyła się bez funkcji zabawowej, z tyłu mamy szary przycisk. Jego naciśnięcie spowoduje, że K2SO zacznie bić brawa pięściami, to znaczy aktywuje swój tryb kosmicznego superboksowania, wymierzania lepy na ryj sprawiedliwości, czy też inny Falcon Punch. No śmieszna rzecz, jest to analogiczny mechanizm jak w wypadku figurki z Skullbashera z drugiej fali Bionicle z 2015. Po paru uderzeniach ręce mają tendencję do przesuwania się albo zaczepiania o siebie nawzajem. Oprócz naciskania można też poruszać konstrukcją na boki, wówczas droid zacznie wymierzać lewe i prawe sierpowe lepiej niż Rocky Balboa. K2SO ma trochę ruchomych połączeń, ale nie należy do najbardziej dynamicznych figurek. Nogi zamontowane na tych specyficznych biodrach nie są w stanie zapewnić odpowiedniego podparcia w co bardziej karkołomnych pozach, ale przy odrobinie wysiłku da się ustawić droida na przykład w pozie wyważania drzwi z kopa albo w siedzącej. Jest to udany zestaw. Według mnie jedna z fajniejszych figurek akcji od LEGO Star Wars, fajnie oddająca charyzmatyczną postać. Jeśli gdzieś jeszcze da się go dorwać, polecam. A teraz idę sobie odprasować koszulkę z BB-8 na jutrzejszy maraton w Cinema City. Niech moc będzie z wami!